Nazywam się Kasper Hejterada. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka za Rzeszy 26. Kolejny odcinek za Rzeszy. Jesteśmy po spotkaniu z Warmią Grajewo w Pucharze Polski. Wygrana cieszy. Jak najbardziej cieszy. Tym bardziej wiadomo, że to są derby. Co prawda nie miałem szansy zagrać w tym meczu. Też przez ostatni tydzień trochę chorowałem, ale najważniejsza jest wygrana. Na pewno na następną rundę bardzo ona podbudowuje nas wszystkich. I mam nadzieję, że na pewno bardzo się cieszymy z tego meczu. Uważam też, że z ławki przynajmniej chłopaki zostawili bardzo dużo serca na boisku i wydaje mi się, że to najważniejsze. Ten wynik został dowieziony do końca, także no ja osobiście jestem zadowolony. Jak w waszym nastawieniu? Czego spodziewacie się po następnych rundach? Macie na horyzoncie takie drużyny jak Łomża, drugi zespół Jagiellonii. Z pewnością mocne zespoły, które zostawią serducho na boisku. Jakie jest właśnie wasze nastawienie? No to myślę, że na pewno przede wszystkim nie boimy się, tak? Bo to uważam, że pewność siebie to jest podstawa przed takimi meczami, tym bardziej z lepszymi już drużynami. Wiadomo, no, czekamy na to losowanie, ale myślę, że może jeszcze trochę się poszczęści i trafimy jakoś może właśnie czwartoligową drużynę. Także zobaczymy. Jedno sobie dobre nastawienie i tak jak powiedziałeś, nie boicie się. Tak, to przede wszystkim. Koniec sezonu, czeka was już przerwa. Jak ty oceniasz ten czas? Złapałeś sporo minut, czy to przez kontuzję Oskara, czy przez swoją dobrą formę, jaką prezentowałeś. Czym dla ciebie był ten okres? Na pewno bardzo jestem zadowolony z tego powodu, że no tam gdzieś tak patrzyłem ostatnio, no to około 900 minut rozegrałem, także naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej rundy. No też właśnie fajnie, że trenerzy, mimo tego, że jestem gdzieś tam młodym zawodnikiem, jednym z młodszych, to stawiają na mnie i no wiadomo, że kontuzje też mocno na to wpłynęły, aczkolwiek staram się jak najbardziej na treningach pokazywać, że zasługuję na miejsce w pierwszym składzie. Gdy rozgrywaliście baraże o Centralną Ligę Juniorów, niestety wtedy się nie udało. Co wtedy czułeś? Był pewnie na pewno jakiś niedosyt, może gniew? Na pewno niedosyt duży, bo jednak taka szansa no, nie zdarza się zbyt często. Tak szczerze, to miałem właśnie pierwszy raz okazję, żeby zagrać taki mecz. No, szczególnie jesteśmy niezadowoleni z tego meczu u siebie, bo jednak przed własną publicznością ludzie, rodziny przyszli, przyjaciele i no, uważam, że nie pokazaliśmy się z dobrej strony i można było z tego wycisnąć znacznie więcej. Aktualnie w pierwszym zespole mamy kilku twoich kolegów, z którymi grałeś w akademii. Jak to jest z nimi teraz grać? Czy kiedyś pomyśleliście, że ten pierwszy zespół jest w zasięgu? Na pewno zawsze to było jakieś tam marzenie, żeby do tej przysłowiowej jedynki się przebić. I no, na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. Dajemy sobie wszystko na treningach. I każdego dnia udowadniamy, że to, że jesteś młodszy, nie oznacza, że nie możesz grać. Jakbyś miał możliwość, by powiedzieć coś teraz dla swoich młodszych kolegów, którzy są w akademii, co byś powiedział? Myślę, że na pewno, aby byli konsekwentni w tym, co robią, że dyscyplina jest najważniejsza, bo wiadomo, zawsze no, jesteśmy tylko ludźmi, zawsze pojawiają się te chwile zwątpienia. Czasami też nie chce iść na trening, ale wiadomo, że trzeba iść, trzeba pokazać jak najlepiej swoje umiejętności, żeby dobrze się zaprezentować w meczu, mimo zmęczenia, mimo tego wszystkiego. To uważam, że najbardziej konsekwencja. Pewnie te minuty, te występy napędzają do takiej większej pracy, większego zawzięcia się. Tak, no na pewno bardzo podbudowują, szczególnie też ta bramka pod koniec sezonu. Taka pewno, wyczekiwana tak, trochę. Już, no, czekałem już bardzo długo na tą pierwszą bramkę otwierającą, także ona naprawdę bardzo,
mnie podbudowała i uważam, że na następną rundę jestem jak najbardziej gotowy. Twoje zadania w zespole nie należą do tych stricte ofensywnych, stąd takie długie wyczekiwanie. Widziałem, że nie tylko w tobie była wtedy euforia, także i koledzy z drużyny od razu podbiegli do ciebie. Była, że tak powiem, huczna feta przy chorągiewce. Czym dla ciebie jest to wsparcie drużyny? Na pewno jest to bardzo pomocne, jak no wiadomo, jesteśmy gdzieś tam młodszymi osobami w tym klubie, ale dostajemy to wsparcie od bardziej doświadczonych kolegów. Za każdym razem coś nawet nie wyjdzie na meczu czy coś. Są cały czas podpowiedzi na treningach, dostajemy od starszych kolegów, także no, to wsparcie naprawdę bardzo uważam za bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jak zaczynałeś tą swoją przygodę? Wiadomo, że w akademii jesteś wychowankiem. Kto był twoim pierwszym trenerem? No to pierwszym trenerem był trener Andrzej Spura i obecny trener, asystent, trener Dariusz Koncewicz. Pamiętasz trochę, jak wyglądały te treningi? No pierwszy trening pamiętam, każdy przychodził w koszulkach swojego ulubionego zespołu. Ja wtedy miałem koszulkę Liverpoolu, z tego co dobrze pamiętam. Także pierwszy trening był jeszcze na boisku przy szkole podstawowej numer 2. To na pewno no nie zapomnę do końca życia tych pierwszych kroków, że tak nazwę. No już w sumie od 5 roku życia zacząłem trenować tutaj w akademii, także w ten sposób. Jaki był trener Dariusz Koncewicz? Oczywiście od najmłodszych lat zawsze nas wspierał. Mieliśmy bardzo dobre osiągnięcia na turniejach. Ten nasz właśnie rocznik 2006. Byliśmy na przykład między innymi na turnieju w Mińsku Mazowieckim, na Białorusi, na Litwie. No, naprawdę było bardzo dużo tych turniejów. Na jednym turnieju nawet mieliśmy okazję, co prawda nie grać, ale obejrzeć takie drużyny jak Borussia Dortmund, Liverpool, Juventus. No, brakowało co prawda trochę dla naszego zespołu. Bodajże jednego meczu, z tego co dobrze pamiętam, i byśmy mieli szansę z nimi tam zagrać w drabince, ale wiadomo, takie turnieje, szczególnie dla jeszcze takich małych chłopców, to na pewno są bardzo podbudowujące. Czy jako ten młody chłopak, który grał na tym boisku, czy w Mińsku, czy na Łotwie, na Litwie, a także na wielu turniejach w Polsce, spodziewałeś się tego wszystkiego? Czułeś, że to jest w zasięgu? Tak jakoś właśnie zawsze to była moja pasja, zawsze miałem, że tak nazwę, takie klapki na oczy na tą piłkę nożną. Nigdy nie brałem innego, I niczego innego, niemożliwości. tak, niczego innego nie brałem pod uwagę niż to, żeby dalej w to iść i dalej jakby wiążę z tym swoją przyszłość, także mam nadzieję, że to wszystko się uda. Jak myślisz, zespół Wigier jest pewnie tylko przystankiem w tej karierze? No raczej tak, no, nie ukrywam, że na pewno nie chcę się zatrzymać tutaj i po prostu cały czas piąć się w górę. Czy aktualny skład, w którym prosperują Wigry do awansu, z tobą w roli pewnego pomocnika, jest szansa na to, czy nie? No uważam, że na pewno będę musiał dobrze wypracować okres przygotowawczy. Szczególnie teraz, nawet tą przerwę przed świętami, po świętach, będę musiał samemu dobrze to przepracować. Na pewno będę samemu na boisko chodził, na siłownię budował wytrzymałość. I uważam, że tylko chęć stawania się coraz lepszym i ta, o której już też mówiłem, dyscyplina. I uważam, że to jest jak najbardziej w zasięgu. Czy nie zamierzasz odpoczywać? Wigilia będzie dosyć mała, nie będzie dużo jedzenia. No, ja nie należę akurat do tych, którzy tak może dużo jedzą. To tak. Ale zdrowo czy niezdrowo? Można, że tak A powiem, różnie jeść, nie, tak? powiem szczerze, że zdarza się różnie. Oczywiście staram się jeść jak najbardziej zdrowo, ale uważam, że jestem tylko człowiekiem i po prostu za każdym razem
Jeżeli mam na przykład możliwość po meczu na przykład zjeść jakąś pizzę czy coś z chłopakami, wyjść się spotkać, to uważam, że to jest jak najbardziej przydatne. Później wiadomo, na treningu trzeba swoje spalić. Oczywiście. Ale przy takiej Ale ilości jednostek treningowych, no chyba to już nie jest problem. nie jest to problemem. Oczywiście. W tobie nastąpiła pewna przemiana, głównie wizualna, jak mamy różne takie porównania, czy Leona Goretzki z przed tym, jak przychodził do Bayernu i teraz jak wygląda, czy Robert Lewandowski, no twoja postura się trochę zmieniła. Jakieś sposoby na to dla młodych osób, bo myślę, że wielu na ciebie patrzy z takim wręcz poszanowaniem, że tak dobrze ci idzie, że tak twoja sylwetka poszła do przodu i widać to przede wszystkim pracę włożoną na siłowni, na treningach, więc jaka jest recepta? No to przede wszystkim bardzo miło mi to słyszeć. Naprawdę bardzo, bardzo fajne słowa i no wiadomo, mimo tych treningów w klubie uważam, że trzeba pracować samemu. No, ja osobiście z Maćkiem bardzo często chodzimy na siłownię razem i cały czas doskonalimy siebie, tak? Uważam, że w tym bardziej w nowoczesnej piłce gdzieś ta wytrzymałość siłowa, to ta fizyczność jest bardzo przydatna. Pamiętam, jak Maciek niejednokrotnie jeszcze przed wyjazdem do CLJ-ki wrzucał na różne relacje na Instagrama właśnie z siłowni. Czasami się tam pojawiałeś, przewijałeś się między tymi relacjami. To już ta wasza znajomość trochę trwa i wspólna przede wszystkim praca, też jak jeszcze byliście młodzi w tej akademii, trzymaliście się razem. Tak, no tam właśnie od zawsze ta więź była taka między nami naprawdę fajna. Teraz bardzo też się cieszę, że Maciek wrócił tutaj do Suwałk. Spędzamy osobiście też bardzo dużo czasu poza treningami. Spotykamy się, no chociażby właśnie na siłownię. Także jestem bardzo zadowolony z tej przyjaźni. Jakie było uczucie, kiedy niestety w wyniku kontuzji pierwszego bramkarza, kanclerza, Maciek musiał wejść na boisko? Co wtedy poczułeś? No ja osobiście byłem z Maćka bardzo dumny, na pewno. Pamiętam, że już wtedy miałem już takie klapki na oczy, że nie muszę nawet wchodzić w tym meczu, byle żeby Maciek dobrze się zaprezentował, wywalczył sobie to miejsce, bardzo, bardzo ciężko na treningach pracował na to stanowisko, także no, przede wszystkim duma. Jakieś masz hobby poza piłką nożną? Oprócz oczywiście FIFA, bo wiadomo, że słyszałem, że tutaj Tak, naprawdę nieźle ci idzie. lubię sobie pograć. Naprawdę, no. To jakieś może trzeba przyszykować turniej w klubie. A ja jestem jak najbardziej chętny. Da oprócz FIFA? Oprócz FIFA, no, na pewno sporty. Uważam, że Wszelkiego rodzaju. tak, wszelkiego rodzaju, gdzieś tą przyszłość na pewno chcę właśnie ze sportami wiązać. Może właśnie ze siłownią, ale głównie sporty. Siatkówkę bardzo lubię. Koszykówkę bardzo oglądać też lubię. Także to są gdzieś też takie moje hobby. Czas na oczywiście tą najlepszą część, czyli jedenastkę wszechczasów, jak i ustawienie, jak i model gry. No to na pewno będzie to ustawienie ofensywne 4-3-3 ze środkowym pomocnikiem ofensywnym. Czy idziemy standardem, Tak, wytyczoną drogą, nie, standardowo, tak. oczywiście. No to na bramce pojawi się Manuel Neuer. Od prawej strony zaczynając Dani Alves. Bardzo lubiłem tego piłkarza. Naprawdę bardzo, bardzo podobał mi się jego styl gry. Środek obrony dajmy Puyola i Sergio Ramosa. Oni by taki środek obrony stworzyli naprawdę, uważam, nie do przejścia. I na lewej obronie dałbym Marcelo. Środek pola, duet z Barcelony, Xavi i Iniesta. Czyli też w ogóle chyba nie do zmienienia zawodnicy w tej tercji Tak, dla mnie boiska. uważam, że no najlepsi środkowi pomocnicy wszechczasów. Na środkowym pomocniku ofensywnym, na tej dyszce, bym dał tak odważnie, tak Modricia. Okej, Też okay, na bardzo dyszce, lubię. Się tak. pojawi zawodnik z Realu,
ale tak. Lewo skrzydłowy to będzie Ronaldinho. Prawy skrzydłowy oczywiście Messi. I na dziewiątce Suarez. Suarez jest takim zawodnikiem dosyć kontrowersyjnym, rzecz można by powiedzieć. Czym dla Ciebie on imponował jako zawodnik? Przegląd, że tak powiem, w polu karnym, jakoś sztuka do skoku do tej piłki, jak on mógł się znaleźć w odpowiednim czasie i miejscu. Co dla Ciebie najbardziej imponuje w tym zawodniku? No przede wszystkim właśnie to ustawienie. Można to tak powiedzieć, że czasami ta piłka spada pod nogi dla zawodnika. No, on uważam, że sam nawet sobie kreował tę sytuację. I moim zdaniem naprawdę najlepszy napastnik, jakiego oglądałem. Jeszcze tym bardziej, że grał z czasów tej świetnej Barcelony. Tak. Także te słynne MSN, także naprawdę bardzo fajnie się czasy. To oglądało. Twoje czasy dzieciństwa. Tak, można tak powiedzieć.